To jest również Twoja wolna wola, gdy wchodzisz w re relacje z diabłem, gdy się martwisz, gdy się czegoś boisz, bo przecież wiesz, jak to funkcjonuje. Więc, na zasadzie Twojej wolnej woli, możesz powiedzieć: koniec ze strachem, koniec z obawami. Światła cię prowadzi, siła światła ci pomaga. I każdy z Was, kto. Pracuje z siłą światła, wie jaka ona jest fascynująca i że ona zawsze pojawi się w tym momencie, gdzie diabeł najbardziej trzyma Cię za rękę i ciągnie Cię w dół. To gdy poprosisz o pomoc siły światła, to one się pojawiają i one dają Ci wskazówki, i one dają Ci pomocną dłoń, aby Cię z tego bagna wyciągnąć. Ale Ty musisz chcieć wyjść z tego bagna. Wolna wola. Ty masz wolną wolę. Będąc tutaj na ziemi masz najpotężniejsze narzędzie, by pokonać diabła, twoją wolną wolę. I kiedy żeśmy to najbardziej widzieli? Oczywiście w momencie szczypawek, w momencie różowego słonia, widzieliśmy, że nawet to bazowało na wolnej woli. Mrok straszył, 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 straszył. I kto się dał przestraszyć, ten poleciał i to z bestii przyjął. Ten Poszedł za tą manipulacją. A ci, którzy mieli w sobie miłość, mieli odwagę. Ci, którzy prosili, byli prowadzeni i ci przetrwali tą manipulację. Czyli popatrz, nawet to, przecież mrok mógł powiedzieć: Obowiązkowe jest przyjęcie tego płynu, i nie ma innego wyjścia, nie? Bo diabeł, także diabeł, Respektuje naszą wolną wolę. I dlatego to diabeł podpisuje cyrografy symbolicznie. Bo my musimy się zgodzić na te warunki. My musimy je symbolicznie podpisać. Czyli to jest nasza wolna wola, że wchodzimy w jakieś relacje z diabłem. To jest również Twoja wolna wola, gdy wchodzisz w re relacje z diabłem, gdy się martwisz, gdy się czegoś boisz, bo przecież wiesz, jak to funkcjonuje. Więc, na zasadzie Twojej wolnej woli, możesz powiedzieć: koniec ze strachem, koniec z obawami. To są manipulacje mroku. Wierzę, że siły wyższe mnie prowadzą i w moim sercu pojawia się odwaga i radość. Arcykapłanka jest utkana ze światła w sieci światła. Ta energia staje zawsze do twojej dyspozycji, gdy masz zmierzyć się z tym największym nauczycielem tutaj na Ziemi, czyli z diabłem. Arcykapłanka uczy cię czystości krystaliczności, uczy cię niezależności od innych, wolności i niezależności. Powiesz, poprzez co diabeł najczęściej również manipuluje? Poprzez ten strach i obawy uzależniamy się od kogoś, od czegoś. I to nas zniewala. I już jesteśmy w tej sieci diabła. A arcykapłanka uczy nas: bądź wolna, wolny, niezależna, niezależne, krystaliczna, krystaliczna. I łącz się z energią wyższą. Przyjmuj tę energię, a następnie. Przekazuj je do Ziemi, czyli kreuj tutaj na Ziemi to piękne i pozytywne, Twoje piękne życie. O czym ja zawsze mówię: afirmacje, wizualizacje. To jest pozytywne kreowanie tego, czego pragniesz. Bo Ty możesz stworzyć tutaj na Ziemi wszystko w materii. Masz tylko jednego przeciwnika: Diabła. Ale masz wszystkie narzędzia, aby go pokonać, i przede wszystkim Twoją wolną wolę. I przechodzimy do 2.1.15 czyli 2:15, 2: arcykapłanka, 1: Mak. Mak transcendenty, który podąża swoją złotą ścieżką mądrości wyższej pomiędzy Królestwem Białego Maga i pomiędzy Królestwem Czarnego Maga. Złota ścieżka. To ścieżka świadomości, kiedy nas najbardziej diabeł atakuje. W nocy, gdy śpimy, gdy jesteśmy nieświadomi, gdy jesteśmy zmęczeni i ta świadomość jest wyłączona, jesteśmy w tej bardziej podświadomości. Wtedy najbardziej diabeł nas atakuje. Gdy jesteśmy świadomi siły, która jest w nas, naszej wolnej woli i wsparcia od energii wyższej, to diabeł nie ma szans. Nie ma szans. Siła maga, który świadomie wykorzystuje siłę swoich myśli, słów i działań i znowu afirmacje, wizualizacje i działania, który świadomie łączy się z energią wyższą i tworzy coś tutaj na Ziemi pod wpływem tej energii wyższej. Który idzie wąziutką ścieżką królewską, złotą ścieżką mądrości wyższej i świadomości. Idziemy dalej. Jak pokonać diabła? Poprzez siłę arcykapłana. A kim jest arcykapłan? Arcykapłanem nie można się urodzić. Arcykapłanem trzeba się stać. Nawet jeżeli to jest nasze powołanie, nasza misja, to arcykapłanem trzeba się stać. Arcykapłanem, który przechodzi od zwykłego człowieczka poprzez różne stopnie kapłańskie i staje się arcykapłanem. I to arcykapłan pokonuje diabła. Ale jak? Arcykapłan, zanim stanie się arcykapłanem, przechodzi przez wszystkie Doświadczenia tutaj na Ziemi i gromadzi wiedzę poprzez swoje doświadczenia. To jest ten mistrz. Praktyka uczyniła z niego mistrza. Czyli on spotyka się z diabłem, ma różne wyzwania w sferze materii, walczy z diabłem w cudzysłowie. Aż gromadzi tę wiedzę i staje się arcykapłanem. I gdy staje się arcykapłanem, to jak może pokonać diabła, albo jak może pomóc innym pokonać diabła? Świadomość, znowu świadomość, że mamy wolną wolę, że są tutaj prawa ziemskie, prawa ziemi, wszechświata, tak zwanego uniwersum. Że wszystko bazuje na naszej wolnej woli, że diabeł nie ma na nas żadnego wpływu, jeżeli mu na to nie pozwolimy, ale większość ludzi mu na to pozwala. Większość ludzi pozwala sobą manipulować. I także my, świadomi i świetliste dusze, czasami pozwalamy, by diabeł nami manipulował. Ale nie ma tutaj co rozpaczać, tylko przyjmujemy to jako lekcję. Kolejna lekcja, kolejne wnioski i Następnym razem będziemy już mądrzejsi.